Dzień dobry. Dzień dobry, Patryk Sobotka oraz Hubert Kucharek. Witamy w 33. odcinku projektu Masaż, a dzisiaj w odcinku zobaczycie drenaż szyi. Drenaż szyi, czyli przygotowanie do drenażu twarzy, który będzie już za tydzień. Tak, i to w zasadzie wszystko w wyjściówce. A mam do was takie pytanie, czy zauważyliście jedną taką subtelną różnicę? Czołówka! Czwarty odcinek drenażu limfatycznego. Dzisiaj zajmiemy się drenowaniem szyi, a więc będziemy zajmowali się węzłami chłonnymi, które są przede wszystkim wokół cy szyi. Po co ten drenaż limfatyczny? Przede wszystkim jest to początek do drenażu limfatycznego twarzy. Drenaż limfatyczny twarzy często stosowany jest w kosmetyce i właśnie zanim zrobimy sobie drenaż twarzy, warto jest, a nawet trzeba przygotować szyję przed tym drenażem. Jeżeli nie oglądaliście, jeżeli to jest pierwszy odcinek, który oglądacie z drenażem limfatycznym, warto sobie zerknąć do odcinka pierwszego, gdzie mówiliśmy, co to jest drenaż limfatyczny, po co ten masaż jest. Natomiast fajnie zerknąć sobie do odcinka drugiego i trzeciego, gdzie zajmowaliśmy się drenowaniem grzbietu i klatki piersiowej. Także dzisiaj drenaż limfatyczny odcinka szyjnego. Tak jak mówiliśmy, dziś będziemy zajmowali się drenowaniem odcinka szyjnego. Będziemy drenowali boczną część szyi, węzły nadobojczykowe przede wszystkim, węzły szyjne boczne, przyuszne, zauszne, no i okolice nawet podłopatkową. I tak, zaczynamy standardowo od głaskania. Troszkę oliwki mam na rękach, żeby nie podrażnić skóry. Ja jestem właśnie zwolennikiem, żeby drenaż robić z minimalną ilością oliwki, żeby jednak mały poślizg był, wtedy też jest mniejsze przekrwienie. A jak wiadomo, to w drenażu jest wskazane. Zaczynamy sobie od głaskania. Okolica nadobojczykowa z jednej strony i z drugiej strony. Możemy robić to naprzemiennie. Możemy robić to oburącz. Wolne tempo. Jeśli zrobiliśmy głaskanie, przechodzimy sobie do biernych ruchów krążenia ramion w przód. Po co? Ponieważ powięź mięśni piersiowych zrośnięta jest z żyłą główną podobojczykową i jeżeli my wykonujemy ruchy, to dzięki tej żyle zasysana jest nawet limfa. Także fajnie zrobić ten ruch, żeby po prostu ułatwić sobie sprawę od razu na początku. I teraz tak, jeśli chodzi o bierne ruchy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wyglądałoby to tak. Natomiast można też wykonywać czynne ruchy i podobne są tak samo skuteczne jak ruchy bierne. Także możemy prosić naszego pacjenta tutaj, żeby pomachał barkami. No okej. Okay. I teraz zrobimy siedem ruchów, żeby nam się nie myliło. Będziemy mieli w metodzie niemieckiej drenażu zawsze tych ruchów siedem. Okej. Okay. I teraz tak, po ruchach czynnych bądź biernych barków przechodzimy sobie do rozcierania węzłów nadobojczykowych. Będą to stałe ruchy okrężne. Zaczynamy sobie proksymalnie i wykonujemy 7 ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wolne tempo, jednosekundowe, jeden ruch, jedna sekundka. No i potem przesuwamy się dystalnie w stronę barków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja czasami mogę za szybko robić, ale dlatego, że tutaj liczę, mówię i takie tam. Po opracowaniu węzłów chłonnych nadobojczykowych przechodzimy do węzłów chłonnych, które są na boku szyi. I teraz tak, ręka luźno, jak największa część ręki przylega do boku szyi. I znowu 7 ruchów okrężnych w miejscu. 4, 5, 6, 7. Ok, tutaj pamiętajcie, żeby ta ręka była równa i powierzchnia przylegająca jak największa. Po opracowaniu przechodzimy dalej do okolicy karku. Szukamy tutaj potylicy, palce złączone. I wykonujemy także 7 stałych ruchów okrężnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, tempo jednosekundowe oraz ruch ten okrężny musi być taki sprężyjący, żeby nie podczas całego okręgu była ta sama siła, tylko żebyśmy właśnie tak sobie sprężynowali. Ok,
Okej, po opracowaniu tutaj okolicy potylicy przechodzimy do opracowania węzłów chłonnych przedusznych i załóżnych. Robimy to w ten sposób, że dwa palce będą pracowały okolice przed uchem, natomiast dwa za uchem. I też będziemy wykonywali oczywiście ruchy okrężne, standardowo 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok, opracowaliśmy sobie tutaj już okolice uszu. I teraz tak, następnie przechodzimy sobie do opracowywania węzłów chłonnych, które są w okolicy łopatki, nad grzebeniem łopatki, na części stępującej mięśnia czworobocznego. I będziemy to robili podobnie jak obojczyk, czyli na początku będziemy poruszali się blisko kręgosłupa, czyli bardzo proksymalnie, następnie oddali się troszkę dystalnie w kierunku barku. Czyli wsuwam rękę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Oddalam się dystalnie w kierunku barku i następnie znowu siedem stałych ruchów okrężnych. Siedem. I teraz tak, tak naprawdę można powiedzieć, że to już jest koniec, ponieważ był to ostatni ruch. Standardowo kończymy to głaskaniem okolicy nadobojczykowej. Natomiast widziałem też takie schematy, gdzie bardzo często były przeplatany cały ten drenaż ruchami okrężnymi po bocznej stronie szyi. Oczywiście można tak robić, czyli robimy jakiś element i wracamy do bocznej strony szyi, robimy ruchy okrężne, ponieważ przede wszystkim chcemy pracować tą okolicę. Zależy na niej, także powtarzamy tutaj ten ruch. Natomiast drugą opcją, często spotykałem się z czymś takim, że po zakończeniu właśnie okolicy nadgrzebieniowej na mięśniu czworobocznym części zstępującej było kończone, nie było kończone, natomiast cały ten drenaż był powtarzany jeszcze raz, z tym, że od tyłu, czyli potem przechodziliśmy do okolicy uszu, następnie robiliśmy okolice potylicy, szyja, miejsce nadobojczykowe, czyli zobaczcie sobie, tutaj macie listę, jakie ruchy my wykonywaliśmy od pierwszego do ostatniego, natomiast dwie opcje, możecie zakończyć i zrobić tu głaskanie. Natomiast jeżeli chcecie być bardzo dokładni i to też nie jest błąd, możecie sobie przejść i wykonać to jeszcze raz od tyłu do chwytu głaskania pierwszego. Także jeżeli chcecie być bardzo dokładni, to powtórzcie sobie jeszcze raz ten element, a my Was zapraszamy na następny odcinek za tydzień, gdzie będzie właśnie drenaż twarzy, czyli zwieńczenie tego, co robiliśmy dzisiaj. Zapraszamy na kolejny odcinek.